W miniony weekend w gminie Istebna sporo się działo. Za nami dni Istebnej i wybory najpiękniejszej góralki. W gminie Istebna pięknych góralek nie brakuje. Nie brakuje, drodzy Państwo, mamy ich urodzaj. 8 fajnych dziewcząt, które się chce bawić młodością. Forma po prostu pokazania chyba młodości i takiej euforii w życiu. I chcą być góralkami najpiękniejszymi, bo to są fajne nagrody. Mieć 1000 zł kieszonkowego, mieć fajne bony, mieć jakieś właśnie kosmetyki, jakieś fajne inne atrakcje. To warto po prostu. Dziewczyny się prezentują w różnych strojach. Tak, mamy właśnie piękne suknie ślubne, które już były pokazane. Teraz mamy wejścia właśnie naszego butiku Imperiano. To jest pani Anna Łybaczka-Domasik, która właśnie ma takie ciekawe kreacje wieczorowe i takie na co dzień. A na końcu to najpiękniejsze, czyli w naszych istebniańskich strojach. W konkursie mogły wziąć udział kandydatki będące mieszkankami gminy Istebna. Dziewczyny oceniało jury, a kibicowały całe rodziny oraz znajomi. W jury mamy panią Lucynkę Grabowską, ona ma swoje studio właśnie Grabowska Model z Bielsku-Białej, to jest taką naszą główną pani, która daje później jakby furtkę tym dziewczynom, bo daje im właśnie kurs modelingu, daje im właśnie wejście do Miss Nastolatek, przyprowadziła ze sobą jeszcze panią Annę i pana Kondrada, to są Miss Beskidów i Mister Beskidów tegoroczni, mamy jeszcze panią Basię Szmek, ona prowadzi już długie lata u nas klub fitness na Woźnice. Czyli ludzie troszeczkę z branży. Czyli niby zabawa, ale też może początek jakiegoś modelingu? Tak, właśnie na to liczymy, że te talenty, które wyłapuje pani Lucynka, później ma możliwości, żeby być na wybiegach. I naprawdę prawie corocznie dziewczyny są zadowolone, gdzieś sobie podróżują, jakąś formę nawet zarobkowania mają, ale głównie jest to też zabawa w modeling. Dla dziewczyn była to przede wszystkim dobra zabawa, choć jak nam zdradziły, trochę się stresowały, zwłaszcza przed pierwszym wejściem na scenę. Trema trochę nas jadła, ale jest super. Jakieś wierne grono tutaj fanów, rodzina, kto wam towarzyszy? Rodzinka, przyjaciele wspierają nas. Najważniejsze, nie? A dlaczego się zdecydowałyście w tym roku na udział w tym konkursie? Mnie tutaj właśnie rodzina moja, od mojego kuzyna żona nie zgłosiła, no ale co, trzeba czegoś spróbować w życiu, nie? Mnie tutaj właśnie koleżanka zmusiła i siostra, bo też właśnie poszła, no ale odwaga, no to jest najważniejsze, no nie żałuję, że poszłam, chociaż stresik lekki był, ale nie żałuję wcale i cieszę się, że właśnie mogłam wystąpić, no coś nowego w życiu, nie jedno i to samo i odwaga, najważniejsze. Dziewczyny musiały nie tylko szeroko uśmiechać się do jurorów, ale także tańczyć, odpowiednio prezentować stroje oraz odpowiadać na pytania. Jednogłośną decyzją jury tytuł najpiękniejszej góralki przypadł w udziale Wiktorii Gruszce z Koniakowa. Jak zdradza, do startu w konkursie namówiła ją babcia Urszula Gruszka. Warto dodać, kobieta oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2017 roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szyjna.